Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Jurgen. Chciałem dzisiaj wam pokazać build na nowy update Horns of the Reach w ESO. Build głównie się opiera na heavy atakach i rzucaniu min, ale to może w tym buildzie zaraz. Rasa to po pierwsze High Elf. Wszystkie atrybuty wrzucamy sobie 64 punkty w manę. Zmienił się dość mocno mundus stone, bo akurat nie teraz mam noszę Apprentice'a. No jest znacznie lepszy niż Thief jak do tej pory, który no podbijał tylko kryta. Teraz jak widzicie, no bez kryta na backbarze mam 56%. Na frontbarze 66, czyli wartość ta zbytnio się nie zmieniła. O jedną chyba dziesiątą procentu, z tego co pamiętam. Spell damage'a mamy teraz konkretnego. No, bez żadnych buffów mam te po 3000 i 3900. Many 42 i po 40. Magicka recovery to akurat nie tutaj ma mało znaczenia, bo jest to build na heavy ataki. Przechodzę, nie jestem już wampirem, się trochę wyleczyłem z tego. Głównie wampira się używało do pasywki, której teraz wam nie pokażę, bo już nie jestem wampirem, która dawała 10% więcej regeneracji. Jak sobie tak policzyłem i popatrzyłem, to 10% regeneracji many więcej to jest około 50 punktów, także w sumie z tego zrezygnowałem, bo to jest niewiele. 50% punktów to jest w ciągu 2 sekund, że to niewiele many zwraca, że się po prostu z tego wyleczyłem. Jedzonko max health, max magicka, zaraz jeszcze pokażę jakie. Co na sobie noszę? Podstawowy build, jaki jest nam potrzebny, no to Julianos. Podnosi nam, no teraz więcej kryta, trochę więcej many ma na tym patchu. Nie noszę całego monster seta, noszę sobie 4 części ubrania Julianosa, wszystko full divines, enchanty, max magicka. Staff też Julianosa. I noszę jedną część monster setu Slim Crow, tutaj akuratnie podnosi nam kryta, Spell Crit i Weapon Crit. Tutaj oczywiście może być też wrzucony Ice Heart, tylko nie wiem właśnie czego mam, momencik. Ice i jest. Jak widzicie, no to zbytnio się nie różnią. Tutaj chodzi tylko o wykorzystanie jednej części z monster setu. Tutaj daje nam 804, no na złoto pewnie będzie dawał te 833. Ja akurat nie miałem ten monster set, także założyłem sobie do tego. To jaki założycie, to nie ma zbytnio znaczenia. Albo ten, obydwa będą dobre. Drugi set główny, jaki noszę, i to nie jest Mother Sorrow, co pewnie dużo ludzi się by spodziewało. Jest to kompletny Infallible Letter. O dziwo jest, no dużo, naprawdę dużo, dużo lepszy niż Mother Sorrow. Pierwsza rzecz, z tego setu niby mamy delikatnie mniej kryta, bo jak sobie zobaczymy, momencik, Mother Sorrow daje nam 800, 800 i 1900 kryta, a tutaj Infallible Letter no, daje nam te 800 kryta mniej. Jak sobie policzymy, to 800 kryta to jest jakieś 4%, które no zbytnio nie mają aż takiego znaczenia tutaj na jakimkolwiek depsowaniu czy w statystykach. Także to jest niewiele i praktycznie nic nie zmienia. Dlatego ja chodzę w pełnym eterze.
który dodatkowo boostuje nam heavy ataki. I jeśli zrobimy ten heavy attack, możemy na danym mobku, na danym celu zwiększyć swój DPS 8%. Tutaj akurat nie, no jest napisane, że zwiększa damage przyjmowany przez mobka o 8%, także tak jakbyśmy zadawali na mobku o 8% więcej. Dlatego ten set jest dużo lepszy, no i też druga pasywka, no 5% więcej DPS-a na potworkach z dungeonów i triali. Także to jest dobre. Trzecia pasywka, przepraszam, spell damage. Także jeśli chodzi o to ustawienie, jest jak na razie najlepsze. W opisie filmu dam linka do testu, z jaki zrobiłem DPS na szkielecie, że wyszedł no, dużo większy niż na poprzednim patchu. Także to na razie ustawienie, jak myślę, chyba będzie nową metą. Lepszego chyba na razie nie ma. Można by było jeszcze inne podrobić, ale nie miałem jeszcze okazji ich zdobyć. Jak na razie ten jest najlepszy i chyba ten zostanie. Co do traitów na broniach, tutaj różnie kombinowałem. Tutaj mam akurat Infused Julianosa. Też oczywiście można sobie dać Precise Nirnhoneda. Z tymi traitami mniej więcej wychodzi tak, na dwóch barach, jeśli miałem przy testach, to mi wychodziło około 35-36 tysięcy na szkielecie. Przy dwóch precise'ach no to w ogóle była porażka kompletna, bo DPS mi wyszedł 33-34, także jeśli chodzi o statystyki, to nie potrzebujemy miliarda procentów kryta, także te 56, 66% to jest tak idealnie wymierzone. Ja akurat nie testowałem no, kilka traitów, Infused, Precise, na Sharpeneda też patrzyłem, ale to DPS średni wychodził i Nirnhoned. I wyszło mi tak, że na dwóch Nirnhonedach przy pierwszych testach robiłem po 37 tysięcy, 38. Po finalnych ustawieniach Infused na main barze, jak na razie najlepszy, z enchantem Shock Damage. Z enchantem Weapon Damage na Infused broni, gdzie ja to mam. No DPS wychodził mi znacznie, znacznie mniejszy. Jakieś 4-5 tysięcy, w porywach nawet do 6. Także to jest na kolosalna różnica. Także Shock Damage na front barze, na back barze, no najlepszy by był właśnie Maelstrom Lightning Staff i Nirnhoned, nie Infused, tylko właśnie Nirnhoned, który nam mocno podbija ogólne obrażenia z samej broni, potem z light ataków i z finishera, którego mamy na backbarze. Także jak na razie to ustawienie jest najlepsze. Patrzyłem też na precise na backbarze, ale średnio to wychodzi. Także super ustawienie jest 2 Nirnhonedy z enchantem Shock Damage na frontbarze. Jeśli nie macie na backbarze Maelstroma, to na backbarze praktycznie takie same osiągi wychodziły z Weapon i Spell Damage'em Enchantem i z Shock Enchantem. Także to jakie sobie dacie zbytnio różnicy nie da. Aczkolwiek przy rotacji z Light Attackami, Force Pulsem i Crystal Fragmentem na backbarze Weapon i Spell Damage może być delikatnie lepszy. Także jak na razie to ustawienie jest najlepsze. Lightning Staff Julianosa, Infused, Shock Damage, Backbar, Nirnhoned, Maelstrom, Lightning Staff. To jeśli chodzi o gear, to tyle.
jedzonko jakie używam, dwustaty, max health, max magicka, na 150 cepków, no do 160, potki, essence of spell power, które podnoszę na spell, spell damage'a, kryta, no i przywracają nam dość dużo many. Champions Pointy, ustawienie. Tutaj praktycznie no, cały czas coś kombinuję, jeszcze cały czas coś zmieniam, ale do tej pory najlepsze ustawienie mam takie, że Elfborn 51, Elemental Expert 56, Spell Erosion 35, nie więcej. Tutaj akurat jeśli się idzie na dungeony czy na triale, to tank zbija resisty razem z healem, także jeśli dacie za dużo penetracji, to już DPS nie będzie taki dobry. Dlatego 3000 to jest max tutaj. Nie trzeba dawać więcej, tam 50 punktów, żeby mieć te 4 czy 5 tysięcy penetracji, bo to nie ma sensu. Oczywiście z taką penetracją na szkielecie więcej depsa zrobimy, ale nie o to chodzi, bo cepeki, ustawienia cepeków na szkieleta i na dungeony i na triale są kompletnie inne. Także 35 punktów Spell Erosion. Tu akurat nie sobie miałem, kilka punktów rzuciłem w staw eksperta, które pomagają, niewiele, ale pomagają. 3 punkty tutaj. Tamaturz 75 ze względu na pasywkę Exploitera, który przy off-balansie daje nam 10% więcej depsa. To jest główne ustawienie do depsu. Jeśli chodzi o defensywę, czyli obronę, no to Hardy i Elemental Defender po 56, Thickskin 34, Ironclad 31, Spell Shielda sobie wrzuciłem 3 punkty. Resztę wrzuciłem w Bastion, to naprawdę pomaga, jeśli jest no, ciężka sytuacja i wrzucimy sobie tarczę, to po prostu tarcza nie zejdzie od jednego strzała, od bossa czy tam od jakiegoś mobka. No, tylko będzie musiał więcej razy ją uderzyć, dlatego wrzuciłem sobie 40 punktów w basen, które naprawdę pomagają. I jest tu taka fajna pasywka, jeśli się tam podnosi kolegę z drużyny, Magic Recovery jest podniesiona no, dość konkretnie, 813 punktów na 8 sekund. Także przy podnoszeniu zwrot many jest no, dość duży i po prostu po podnoszeniu nie będzie takiej sytuacji, gdzie po prostu dalej nie mamy many i nie możemy się nawet shieldować. Co do zielonych, odzyskiwania zasobów, no to co, no Warlord 44 mam wrzucone, Bashing Focus 3, Arcanis i Tenacity po 75, tu Magicka Recovery 14, tu do zwrotu zasobów o 14% więcej. 23 punkty rzucone w Tumbling. Także jeśli chodzi o Champions Pointy, to tyle. Ważne jest właśnie to, jeszcze raz przypominam, żeby nie przesadzić z penetracją, żeby jej nie było za dużo. Bo jeśli jest za dużo, nie robimy już kompletnie depsa. Ustawienie skilli, jakie mam, to zacznijmy od frontbara. Hunting Cures to już taka dota, którą sobie rzucamy z początku walki. Miny, które robią nam no, głównego DPS-a, tak samo z heavy atakami. Tutaj ogólnie mamy przy rotacji heavy atakowej miejsce jedno wolne na dowolny skill, jaki tam chcemy. Ja akurat nie tutaj mam sobie założonego Power Surge'a, bo jak idziemy tam na przykład na dungeony bez heala, to ten Power Surge naprawdę pomaga. To jest nasz self-heal. Przy trialach, no ewentualnie co mogę sobie wrzucać? No Dark Conversation sobie na przykład wrzucam, jak tam jest przerwa w walce i no nie mam zbyt dużo many, po prostu walnę sobie ze 2-3 razy tego Dark Conversation, no i mam już praktycznie cały pasek odnowiony. Także to jest całkiem spoko skill. Można też oczywiście sobie wrzucić Bundle Storma, który zwiększy nam resisty i też zadaje pewne obrażenia w odległości 5 metrów. Jest ok, ale jakoś średnio widzę w nim zastosowanie. Niezbyt mi się przydawał na dungeonach czy na trialach, także oczywiście można sobie go wrzucić, ale
Ja bym raczej tego nie ruszał. Power Search albo ten Dark Conversation jest całkiem ok. Inner Light z Gildii Magów do podniesienia kryta. Band Aegis do zwiększenia naszej Max Magiki o 8%. W tym miejscu Thunderous Rage, to jest ulti z Destro Staffa, które ono zadaje naprawdę masę obrażeń na mobkach. Także to jest tyle jeśli chodzi o główny bar. Na back barze Mage's Wrath, no zmieniłem sobie go ostatnio, bo miałem inny morf, Mage's Fury, który po zabiciu mobka zwracał nam ponad 4000 many. Teraz akurat nie z maną na tym patchu aż takich problemów nie mam, dlatego no Mage's Wrath stał się bardziej użyteczny. Blockade of Storms, który robi nam off balance i prokuje nam Exploitera z Champions Pointów. Tutaj go mamy. To jest właśnie ten skill, który po wrzuceniu na pasek zmienia się w Blockade of Storms. Liquid Lighting z klasowych Storm Culling. Hardened Ward, no tu jest tarcza, bez niej to raczej ciężko jest na jakimkolwiek dungeonie czy na trialu. Po prostu no, jak jest ciężka sytuacja, healna z niesięga, rzucamy sobie tarczę, czy na przykład przed wejściem w stado mobków, żeby nie paść od razu od kilku strzałów, rzucamy sobie tarczę i można to przeżyć. Tutaj niby mi na skillu pokazuje te niecałe 17 tysięcy tarczy, ale jak sobie ją rzucę, no to na pasku widzimy 20, prawie 2 tysiące. Daje nam shielda, także jest całkiem spoko. Band Aegis ponowiony z tego względu, że jak się go ma na jednym pasku, to on nie jest już aktywny, także musi być na dwóch paskach. W tym miejscu Shooting Star i używamy go no, tylko do podbicia many. Ewentualnie jeśli jakiś boss czy mobki są tam na dobiciu, jest ich dużo, a nie chce nam się czekać na Thunderous Rage'a, który no, kosztuje 40 ponad punktów więcej, no to można ewentualnie go użyć, ale to tylko w takich sytuacjach. Także jeśli chodzi o skille, to tyle. Co do buildu, jeszcze z tym Force Pulsem i Crystal Fragmentem przy skillach, no jest, nie jest źle. Force Pulse dobrze w miarę bije Crystal Fragment tak samo, ale no na przykład na szkielecie czy na jakichkolwiek mobkach no nie zrobiłem zbytnio na tej rotacji z Force Pulsem i Crystal Fragmentem dużego depsa. Było to mniej więcej, jeśli chodzi o szkieleta, jakieś 35-36 tysięcy. Na rotacji heavy atakowej no to już było znacznie lepiej. Nie, może po prostu to też ta rzecz, że Infallibulator boostuje te heavy ataki. Zrobiłem no ponad 41 na szkielecie, także to jest no znacząca różnica. Film do testu właśnie z tym DPS-em to znajdziecie w opisie. No i co? Jeśli chodzi o Sorka, to chyba tyle. A jeszcze jedna rzecz. Witchmother ja bym raczej go używał właśnie przy tej rotacji z Force Pulsem i Crystal Fragmentem, ponieważ no, bijemy tymi skillami i mana trochę więcej schodzi. Rotacja też delikatnie się zmienia, bo nie bijemy cały czas ponowionej rotacji, tylko co drugą rotację robimy sobie ten heavy attack, żeby dalej aktywować ten Infallibulator. Właśnie tą pasywkę, która zwiększa nam damage'a na mobkach, znaczy na mobki dostają 8% więcej depsa. Także jeśli chodzi o Sorka, to chyba tyle, już wszystko powiedziałem. Jeśli mielibyście jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Co do buildu, no to chyba wszystko. Także dzięki, pozdrawiam wszystkich, cześć.